Janek, jak się dzisiaj skakało tutaj w Garmisch? Ten ostatni skok najlepszy, jak oceniasz? Ostatni skok był dobry tutaj. Nie mamy co narzekać, choć na pewno jeszcze będziemy go analizować z trenerem, ale myślę, że był w porządku. Czuję, że w tych skokach jest taki błysk już, taki jak w Engelbergu? Ja myślę, że tutaj tego błysku nam nie brakuje, bo nie zawsze da rady się wygrać. Tutaj wiadomo, kibice liczą i chcieliby, żebyśmy wygrywali za każdym razem, ale my tutaj musimy też powiedzieć, że nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy w stanie wygrać każdego konkursu. Cieszymy się, że nam kibicują i że w nas wierzą, ale jeżeli czasami coś nie wyjdzie, to nie załamujcie się tak szybko, bo my się też staramy i chcemy wam sprawić jak najwięcej przyjemności. Wczoraj mówiłeś, przedwczoraj, że w Garmisch znasz tylko z telewizji. Jak teraz oceniasz tą skocznię? No teraz znam ją już dosłownie, tak można powiedzieć, oddałem na niej trzy skoki. Nie jest to też zły obiekt. Myślę, że jutro tutaj będziemy na nim walczyć i oby Pan Bóg dał w ten nowy rok, żebyśmy tutaj jak najlepiej wypadli, żeby te skoki były jak najlepsze. Nie żałujesz, że nie będzie dzisiaj imprezy wielkiej? Jak to nie będzie, jak impreza będzie i no tutaj. Dzięki i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki i życzę wszystkiego najlepszego.